Vlogmas, dzień 18. Dobry, witam was bardzo serdecznie z Wrocławia. Jest godzina, słuchajcie, 13. My właśnie zbieramy się na takie śniadanie, obiad. Siedzieliśmy wczoraj do późna, chyba jakoś do 3, do 4. Już zostaliśmy. Graliśmy w gry na PlayStation, było naprawdę super. Kuba już posypiał normalnie na kanapie, bo jeszcze coś tam oglądaliśmy na YouTubie. I ja, słuchajcie, miałam bardzo ciężki poranek. Musiałam wstać o 8, zresztą był podział. Faceci spali, dziewczyny wstawały, bo ona miała na 10 do pracy. Ja też musiałam wstać, ponieważ miałam dzisiaj o 8.30 zajęcie na studiach angielskie online, ale udało się to szybko wszystko tam załatwić i wróciłam dalej spać, bo Kuba był taki cieplutki pod koderką, więc się przytuliłam i jeszcze, słuchajcie, zostałam i miałam takie porąbane sny, bo ogólnie ja się położyłam koło Kuby i już nie spałam, tylko sobie czytałam jakieś grupki plotkarskie na Facebooku, to jest moje guilty pleasure. I chyba się po prostu naczytałam jakiś taki głupot i zawsze jak mi się coś śni, znaczy wiecie, bo człowiek większości swoich snów nie pamięta, ale zawsze jak pamiętam swoje sny, to są właśnie z tych jeszcze takich porannych drzemek, z takiego porannego dosypiania i właśnie śniły mi się no tak porąbane rzeczy, że szkoda po prostu gadać, tak, miałam taki po prostu koszmar. Ja nie wiem, czy to koszmary, czy to jakieś takie bardzo porąbane sny, które można w sumie nazwać koszmarami. Nie mam pojęcia, ale to było ultra dziwne i wiecie, jak się budzicie z tego snu, to czujecie te emocje po prostu i ja tak miałam, że potrzebowałam rano chwili, żeby dojść do siebie. Też kotek właśnie naszych znajomych nam buszował i atakował nam stopy, więc koniec końców, zanim się zabraliśmy, to właśnie jest 13 i jedziemy właśnie do Pizzy Hut tutaj na Bielany Wrocławskie, które mi się bardzo, słuchajcie, kojarzą z dzieciństwem, bo tutaj zawsze właśnie z rodzicami przyjeżdżaliśmy, jak mieliśmy coś do załatwienia we Wrocławiu, czyli tak, no nie wiem, jeden weekend miesiąc statystycznie myślę, że wychodził i właśnie zawsze taki wyjazd do Wrocławia był wieńczony wizytą na przykład w IKEA albo Pizza Hut, więc idziemy na takie śniadanko późne, taki obiadek właściwie już niedzielny do Pizza Hut, no i później już będziemy stąd wyjeżdżać w stronę Warszawy, jeszcze zatrzymamy się u rodziców Kuby na obiad, taki późniejszy, pewnie koło 17, no i co, no i wracamy do domku, tak weekend nam właśnie minął. Dzisiaj, słuchajcie, jest piękne słońce, człowiek tak to docenia właśnie w takie pory roku, które są ciemne i deszczowe. Ostatnio się zastanawialiśmy, kiedy ostatni raz w ogóle widzieliśmy słońce. I już wiemy, że dzisiaj. No, ale dawno nie widzieliśmy tego słońca. Ostatnio się właśnie zastanawialiśmy w Warszawie, że to, że jest tak ciemno, szaro-buro i nie ma tego słońca, to bardzo oddziałuje w ogóle na ludzi, na nas przynajmniej, że no, ta pogoda jest taka pochmurna, posępna, człowiek jest od razu taki jakiś bardziej przygnębiony. No, w Skandynawii na przykład używają specjalnych tych takich lamp, potocznie nazwanych, tak, fototerapia, potocznie nazywają się one antydepresyjne i właśnie to światło jednak, wiecie, witamina D bardzo wpływa na nasze samopoczucie. O, w ogóle patrzę, jakie tu się na Bielanach, słuchajcie, zmieniły sklepy, bo właśnie pamiętam, jak moi rodzice budowali dom, to ja mam wrażenie, że my tutaj byliśmy co tydzień wybierać jakieś kanapy, meble i tak dalej, bo tutaj jest takie zagłębie, że tutaj są właśnie takie sklepy meblarskie mniejsze. To jest IKEA, jeszcze jakaś tam Agata Meble, czy tam jakieś, nie wiem, Meble Bodzio, cokolwiek, więc tutaj to właśnie kojarzę z dzieciństwem, a my idziemy do Pizzy Hut. Pizza, słuchajcie, była pyszniutka, mieliśmy taką ochotę, idealne śniadanie, obiad niedzielny, więc tankujemy i ruszamy w stronę Warszawy, przed nami 3 godziny, najpierw drogi, a jeszcze drzemkę, czas na drzemkę. Teraz to się będzie spało, co? Mhm, właśnie, słuchajcie, ja jestem ogólnie fanką spania w podróży, na co dzień mam problem z zasypianiem w ogóle w domu, tak Kuba zasypia zawsze z 2 sekundy, ja tam jeszcze leżę, oglądam jakieś TikToki, YouTube i tak dalej, ale w podróży samolot, autobus, auto, nieważne, może być niewygodnie, im ciaśniej tym lepiej, może być głośno, w ogóle mi to nie przeszkadza, ja zamykam oczy i mnie nie ma, nawet jak przecież początkiem grudnia wracaliśmy z Abu Dhabi, to ja zasnęłam przed startem i obudziłam się już po lądowaniu i to jest definicja mnie w podróży. I jest piękne światło, które już zaraz będzie zachodzić.
Nareszcie w domu! Jesteśmy... Jest już, słuchajcie, mega późno, bo jest 10, ale właśnie zrobiliśmy przystanek w domu rodzinnym Kuby na dwudaniowy obiad, deser, oglądanie wspólne rodzinne serialu, dlatego tak późno dostaliśmy do domu, odebraliśmy klucze, które właśnie kuzyn Kuby zostawił nam na ochronie i jesteśmy w domu. Powiem wam, że paradoksalnie bardzo często po takich krótkich wyjazdach, a nie było nas przecież tylko jedną noc, wydaje nam się, że nie było nas o wiele dłużej i wracamy do domu z jeszcze większym utęsknieniem, aniżeli wyjechaliśmy. Pokażę wam, co dostałam od mamy Kuby. Taką piękną, koronkową bombkę, bo u Kuby w domu chyba jutro dopiero będzie ubierana choinka. My tam jedziemy, Wigilia jest w niedzielę, my chyba jedziemy w sobotę rano, więc już przyjedziemy tak naprawdę na gotowe. I dostałam taką piękną bombkę. Jeszcze w ogóle nie powiesiłam tej bombki od Angeliki. O, super, że jest zawiązana, bo ja nie znoszę i nie umiem zawiązywać tych sznureczków. W tym roku robił to Kuba, jak oglądaliście naszego vlogmasa. W ogóle dajcie znać, czy u was choinka się ubiera właśnie tak przed świętami samymi, czy tak na początku grudnia, jak my to robiliśmy, bo wiem, że są dwie szkoły. Gdzie by to ją powiesić? Fajnie, bo ona nam będzie pasować. Chciałabym ją powiesić tak w jakimś widocznym w miarę miejscu. To będzie pasować. Zobaczcie. Powiesiłam bardzo ładnie. Ona tutaj nam pasuje do naszej choinki. Zaraz ją będę musiała zapalić. I ja, słuchajcie, chyba mimo tego, że niedziela tak późno, będę musiała usiąść na sekundę do laptopa. No bo zaczynamy jutro ostatni tydzień przed świętami, ostatnia prosta i jutro będzie chyba dzień nagrań. W tym tygodniu po prostu będzie dużo takiej, wiecie, już przedświątecznej roboty. Jutro na pewno dzień zacznę od sprzątania chaty, bo we wtorek przylatuje już kaftan, bo jedziemy Kinga na lotnisko odebrać i w czwartek wam mówiłam, że zapraszam dziewczyny na taką wigilię, można powiedzieć, takie Christmas Girls Party i właśnie Werka nie będzie mogła przyjść i Ola Cedro też napisała, że ona już niestety w środę wieczorem wyjeżdża do domu rodzinnego, więc będzie nas trochę mniej niż planowaliśmy, ale więcej jedzenia dla nas, więc też jutro muszę pomyśleć o tym, co ja ugotuję, co która dziewczyna też przyniesie, co będziemy pić, co będziemy jeść, jak to w ogóle wszystko zorganizować. Muszę wysłać też Kubę jutro, żeby odebrał tortownicę z wigilii u naszych znajomych, tej drugiej, na której byliśmy, bo chcę upiec sernik na życzenie Kasztana właśnie na jej przyjazd. Też na weekend, na święta będę piekła jakieś ciasto do Kuby, więc może korzystając z okazji powiem wam, jak my właśnie w tym roku spędzamy święta. Na TikToku wam mówiłam o tym, że tak, to są nasze pierwsze wspólne święta po lekko ponad pół roku związku, ale właśnie te święta spędzamy razem i żeby to wszystko pogodzić, to robimy tak, że właśnie w sobotę rano jedziemy do Kuby, domu rodzinnego, i sobota to jest dzień przed Wigilią i w Wigilię moi rodzice rano wyjeżdżają z Dolnego Śląska, zabiorą nas właśnie tam od Kuby i jedziemy na samą Wigilię do mojej rodziny na Podlasie. Właściwie nie jest Podlasie, to jest lubelskie województwo, do Białej Podlaskiej. Wiem, że mnóstwo osób jest z Białej Podlaskiej i zawsze jak coś wspominam o Białej Podlaskiej albo wam wstawiam, że jestem w Białej Podlaskiej, bo tam mam babcię, bo tam odchodzi moja mama, to mnóstwo osób tutaj mówi, że jest z Białej Podlaskiej, więc tak, cześć Biała Podlaska. I tam właśnie będziemy na Wigilię, na pierwszy dzień świąt i w drugi dzień świąt jeszcze wrócimy, zahaczając o moją chrzestną. I wracamy do domu rodzinnego Kuby właśnie w drugi dzień świąt na taki obiad, na który są też zaprosieni moi rodzice. No i potem moi rodzice sobie wracają na Dolny Śląsk, a my właśnie zostaniemy w Skierniewicach. Nie wiemy jeszcze jak długo, bo nie mamy jeszcze w ogóle planu na Sylwestra. Dajcie znać, czy wy macie plan na Sylwestra. Powiem wam, że ja ogólnie Sylwestra nie znoszę. To jest zawsze ten dzień w roku, którego ja po prostu nie lubię, tej nagonki i wiecie, takiego sztucznego, takiej sztucznej presji, że wszyscy muszą się super bawić w ten dzień. It's not my thing. Ja do tej pory zawsze podróżowałam, tak jak wiecie. Rok temu byłam w Meksyku, wcześniej na Sri Lance, wcześniej w Tajlandii, w Egipcie, gdzie jeszcze byłam. Wcześniej był jeszcze raz COVID. No, ale u mnie zawsze ten Sylwester był taki bombowy, bo kiedyś już nie miałam znajomych, a jak miałam to wszystkie jakieś takie domówki, nie wiem. Więc nie wiem, gdzie skończymy w tym roku. Jeszcze to zobaczymy. Też właśnie myślę sobie, jak to rozegrać tutaj z vlogmasami, bo w piątek wam nagrywam makijaż świąteczny, więc się zastanawiam, kiedy puścić ten film. No i co z filmem z podsumowaniem roku i planami na nowy rok, bo myślałam, że on wyjdzie jeszcze tutaj w serii vlogmas, po prostu może jako ostatni vlogmas, takie podsumowanie roku, ale nie wiem, czy po prostu zdążę go już w tym tygodniu nagrać, bo jutro robimy dzień wielkiego sprzątania chaty i właśnie wynajęłam hotel na jutrzejsze nagrania, więc muszę jeszcze zaplanować, co wziąć i jak to ogarnąć, więc no
Jutro będzie, wiecie, syndrom poniedziałku. Zdecydowanie. I nie chcę jeszcze o tym myśleć, więc otwórzmy sobie teraz kalendarze adwentowe, bo dzisiaj mamy do tworzenia dwa okienka, więc będzie podwójna nagroda z kalendarza i w ogóle zaraz muszę się do Was odezwać na Insta i właśnie rozliczyć się z Wami za dwa poprzednie dni vlogmas, bo przez ten wyjazd trochę się zapuściłam w nagradzaniu Was, więc I'm sorry. Musimy otworzyć okienka 17 i 18, więc proszę bardzo, 17 i 18, lecimy. I w kalendarzu Yves Saint Laurent mamy krem do twarzy, taki malutki, właśnie go już otworzyłam i powąchałam. Pachnie jak taki, wiecie, typowy drogi kromek, taki krem od mamy z szafki po prostu. Jak odkrywacie świat kosmetyków, jak macie 5 lat i zaglądacie mamie do szuflady z kosmetykami, to ten krem właśnie tak pachnie. I po raz kolejny taka szminka i ona jest taka, wiecie, delikatnie koloryzująca, olejkowa. Tamtą poprzednią trochę w ciemniejszym kolorze sobie już właśnie używam. Jest świetna, no i to opakowanie jest przepiękne. W ogóle przyszły do nas wczoraj dwa ostatnie prezenty świąteczne, więc jutro mam nadzieję, że znajdę chwilę, żeby je zapakować, albo zaraz jak będzie mnie denerwowało to, że to jeszcze nie zrobione, to zrobię. I przez cały czas pakowania prezentów, bo to będzie trzecia moja tura pakowania prezentów, pamiętałam, żeby Wam nagrywać właśnie jak pakuję i co mniej więcej dla kogo mam, więc to też zobaczycie w tym tygodniu, w którymś z ostatnich vlogmasów na pewno. Niesamowicie mnie w ogóle tutaj denerwuje ten kąt, ale to są ubrania po sprzątaniu, które będę oddawać i sprzedawać. I tam jeszcze te paczki dla Was świąteczne. Też muszę się w końcu nimi zająć, no ale dobra. My dalej otwieramy kalendarze. Z Nuxa mamy skrab do ciała i taki krem przeciwzmarszczkowy. Z Twinkle 17 mam, słuchajcie, pustą, bo to pewnie była jedna z tych świeczek, które dałam moim dziewczynom ze studiów, ale o, 18 akurat mam. I jest to krem do rąk zielona herbata od Twinkle. W kalendarzu Vedla i Only Bio numer 17 to produkt Only Bio Peeling do ciała, a 18 jest pustą stronie słodyczowej i jest to Pawełek Tofi. Mam coś dla Ciebie. Pawełek Tofi, dzięki. Proszę. Dalej Kiehl's. Mamy serum do twarzy z retinolem. O, i balsam do ust. Powiem Wam, że ja go uwielbiam i właśnie co roku go miałam z tego kalendarza adwentowego, bo to jest w ogóle balsam do ust, który ja miałam w piórniku moim w liceum i zawsze go używałam w szkole, więc akurat go sobie zostawię z sentymentu. W L'Orealu mamy dzisiaj maskarę oraz odżywkę. Wow, The Body Shop naprawdę ma jakiś monopol na giga opakowania w kalendarzu. Wielki balsam do ciała o zapachu almond milk. Więc pasuje do żelu pod prysznic z pierwszego dnia, który mam pod prysznicem, ale balsamów mam dużo, więc ten daję Wam. A 18 to pomadka do ust awokado. No mocny dzień, nie powiem. To wszystko dzisiaj już leci do Was. Rozpakowuję właśnie walizki po przyjeździe i stwierdziłam, że tej pielęgnacyjnej kosmetyczki nie będę rozpakowywać, no bo zaraz końcem tygodnia będziemy się pakować na święta. Na pewno, wiecie, tutaj sporo pozmieniam, powrzucam, bo na przykład ten mały szampon to już wykorzystałam i tak dalej. I nie wiem czemu, na przykład ten olejek do tego makijażu strasznie mi piekł w oczy. I próbowałam sobie przypomnieć, bo ja go używałam zimą na nartach, czyli wtedy też mnie tak piekło i właśnie no pamiętam, że on nie był taki ekstra jak moje ulubione produkty do makijażu. Teraz wykańczam już olejek z Bioderma, czy właśnie ten mój ulubiony balsam do makijażu grejpfrutowy z Q&A. To właśnie to i na przykład te takie masełka w słoiczkach z Fluff jakoś, nie wiem, podrażniają mi oczy, więc muszę pamiętać, żeby wymienić ten produkt. Także tej kosmetyczki nie rozpakowuję, ale to z makijażem oczywiście sobie rozpakuję i przydałoby się też umyć pędzle, ale to może... No nie wiem, nie chcę sama sobie obiecywać, że jutro, bo wiem, że na takie additional rzeczy na pewno jutro nie będę miała czasu. No ale jeszcze przed świętami chciałabym to zrobić w końcu. Świąteczne sprzątanie nas czeka. A moja toaletka przeżyła ostatnio spore porządki, uszczuplenie materiału i rewolucję. Ale to też może jutro tak będziemy gadać więcej o porządkach, to Wam więcej pokażę. Nie, dobra, stwierdziłam, że muszę zapakować te prezenty, bo jutro nie będzie na to czasu i no po prostu ja jak tego teraz nie zrobię, to będę o tym myśleć całą noc i nie będę mogła przez to spać, więc w sumie te prezenty mogę Wam pokazać, więc te pokażę Wam już teraz. Mamy jeden prezent dla dziadka Kuby,
dosłownie dla dziadka Kuby. I tutaj mamy taki piękny zestaw z karafką i z 4 szklankami. No, on jest naprawdę, słuchajcie, ekstra. A drugi prezent, tak jak możecie zobaczyć po taśmie, jest ze smyka i to jest jedyny chyba prezent w ogóle dziecięcy, jaki mamy w tym roku dla właśnie jedynego dzieciaczka, jakie mamy do obdarowania w tym roku. I tutaj mamy coś fajnego. Tak teoretycznie bym mogła powiedzieć, ale się trochę boimy, więc... No. Z ostrożności. Z ostrożności chyba nie powiemy, no ale no. Smykowy prezent dzieciaczkowy, więc spakuję. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. No i tym sposobem oficjalnie, słuchajcie, jesteśmy już na ten rok oprezentowani, przysięgam. W żadnym roku nie spakowałam tyle prezentów, co w tym roku. Tak to wygląda. Bardzo dużo jest takich dużych, więc... I w sumie dużo też takich małych, po prostu. Mamy dużo prezentów. Dużo dużych, dużo małych. A tutaj nasza midnight snack. Która jest w ogóle godzina? 23. Stwierdziliśmy, że jesteśmy głodni, bo ten obiad u rodziców Kuby wypadł w takim momencie, że jeszcze trochę byliśmy na jedzeniu tą pizzę o had, więc tam niewiele zjedliśmy. Pamiętasz, że mi mało cebulki? Tak. To jest mało? No. No przestań, zabierz jeszcze. Jeszcze. Tyle. No, to są moje tosty. Nie chcę tyle. To jest tłuste, tyle. Ja tak chcę. Ale to są, to jest mój. A gdzie jest drugi mój? Tu. Ale co ty miałeś mieć z tym serem? Nie. No a tu widzisz, a tu potrafiłeś dać dobrą ilość. Zawsze. Ale mi tu wchodzisz w paradę. No bo chcesz mnie utuczyć. Tak, taki mam plan. Rozbrożony. I nawet delikatnie ciepły. Musieliśmy rozmrozić więcej chleba tostowego, bo trochę po weekendzie nam lodówka świeci pustkami, ale to też już problem dnia jutrzejszego. Jakby na dzień jutrzejszy było mało problemu. Strasznie się stresuję tym poniedziałkiem. Zrobiliśmy sobie też herbatkę. Wyjątkowo zwykłą, a nie zimową. No i co? I będziemy lecieć spać, także dziękuję wam za oglądanie tego vlogmasa, mam nadzieję, że on się wam podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, a my usłyszymy się z wami jutro w poniedziałkowym koszmarze. Nie no, ja się stresuję, ale będzie dobrze, damy radę, tyle poniedziałków już przeżyliśmy. Czekaj, ja mam 22 lata, ha, już teraz 23 razy 52 poniedziałki. Przeżyłam w życiu już bardzo dużo poniedziałków. No, to tak jak moje wyliczenia na stacji w Abu Dhabi. O, 300 litrów, to znaczy 100 litrów mnie zadargowo, a to dużo to będzie. Wyszło dużo. Wyszło dużo. Dobranoc, pa! Hej!